Witam bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Włocławek Ponad Podziałami. W dzisiejszej konferencji udział biorą od lewej mojej strony pan Maciej Gawrysiak, po prawej pan Sławomir Bieńkowski i Tomasz Kruczyński. Tematem dzisiejszej konferencji będzie, można powiedzieć, nasza sławetna już na całą Polskę jedynka, jak i oświadczenie pani Budzeniusz dotyczące naszych wniosków, które składaliśmy i na które dostaliśmy rzekomo wszystkie odpowiedzi, jak i również przedstawimy Państwu krótko na temat założenia nowego stowarzyszenia Włocławskiego Instytutu Pomocy Prawnej. Proszę o zabranie głosu teraz kolegi Sławka. Dzień dobry, witam Państwa. Uznaliśmy, że musimy zabrać głos w sprawie Włocławskiej Jedynki i dokładniej przebudowy Włocławskiej Jedynki, która pochłonęła większość środków budżetowych, a także pozyskanych z obligacji przez miasto w ciągu ostatnich 6 lat. Sprawa jest na tyle bulwersująca, że już ja przynajmniej osobiście od prawie 3 lat wskazywałem, że z wykonaniem jedynki od strony jakościowej jest źle. Znaczy, pamiętam, jak robiłem zdjęcia pokazujące kolejny, które pojawiły się na jedynce po 3 miesiącach od oddania poszczególnych etapów przy pogotowiu, przy ulicy Wroniej. Składałem w tej sprawie interpelację. Odpowiedź pana Pałuckiego była taka, że miasto cały czas monitoruje jakość wykonania jedynki, monitoruje egzekwowanie praw gwarancyjnych i że miasto cały czas ma nad tym pieczę, nad wykonaniem, nad jakością, nad szczególnie egzekwowaniem właśnie praw gwarancyjnych. Jak się okazało, przypomnę, że wtedy ekipa pana prezydenta, pan prezydent drwiąco traktował wszelkie nasze sygnały odnośnie jedynki. Drwiąco wypowiadał się, czy jego koledzy partyjni wypowiadali się na temat tego, że poziomice kładłem na tej jedynce i pokazywałem, że kolejny są do 5 cm na niektórych odcinkach. I jak się okazało, po 2 latach, kiedy przez ten czas miasto nie zmuszało wykonawcy do wykonania napraw gwarancyjnych, raport NIK-u, który ukazał się parę miesięcy temu, w 100%, a nawet więcej, potwierdził nasze zastrzeżenia. Przede wszystkim zastrzeżenia do tego, że materiały użyte do budowy nie spełniają polskich norm, że poprzez podpisywanie dodatkowych aneksów na prace dodatkowe miasto straciło dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych prawie. I ten zarzut, co mnie bardzo ostatnio zdziwiło, potwierdził pan Kuźniewicz w jednym z wywiadów, gdzie stwierdził, że rzeczywiście miasto utraciło 30 milionów złotych. Bardzo mnie to dziwi i cieszy ze strony pana Kuźniewicza, bo przez dłuższy czas właściwie mówił, że nic się nie stało, że problemu nie ma. Jak się okazało, problem jest. Od opublikowania raportu, tak jak mówiłem, już minęły prawie że 3 miesiące. Już przeszło to proceduralne etapy, czyli odpowiedź prezydenta na zarzuty NIK-u, powstał raport z Olsztyna z NIK-u, gdzie większość odpowiedzi pana prezydenta została zanegowana po prostu i te zastrzeżenia z pierwszego raportu zostały potwierdzone. Kwota, która już nie mówimy nawet o jakości wykonania, bo niewątpliwie ta jakość wykonania odbije się na tym, że po okresie gwarancyjnym, czyli pewnie już w przyszłym roku, będziemy musieli tą jedynkę naprawiać już pewnie na koszt miasta. Ale już nawet chodzi o stracone pieniądze, czyli o te 30 milionów dofinansowania, które się już nie pojawi w budżecie, bo zostało wydane i Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czyli instytucja zarządzająca nad dofinansowaniem i realizacją przebudowy jedynki, od strony dofinansowania, już tego dofinansowania nam na te szczególnie niezgodnie z prawem podpisane aneksy na dodatkowe prace, już nam nie dofinansuje po prostu. Te pieniądze już się do nas nie wrócą. Bulwersujące jest to, że na dzień dzisiejszy jedyną konsekwencją tego, co ten raport przedstawia, a to przedstawia sytuację tragiczną od strony nadzoru właścicielskiego i inwestorskiego nad wykonaniem tej inwestycji, nikt nie poniósł żadnej konsekwencji. Znaczy, pan dyrektor Koseda został zwolniony, czy zwolnił się, bo jak prezydent stwierdził, utracił do niego zaufanie. Nie złożono żadnego wniosku do prokuratury, a raport na raportniku jest idealnym dokumentem opisującym nieprawidłowości i właściwie władze miasta, prezydent powinien ten raport skopiować, dołączyć do wniosku do prokuratury i wnioskować o ukaranie osób odpowiedzialnych nad nadzorem.
To, że pan prezydent zasłania się tym, że przeniósł, że odpowiedzialny za nadzór nad inwestycją było MZD i że miało wszelkie ku temu przekazane upoważnienia, nie zwalnia z odpowiedzialności władz miasta, szczególnie prezydenta. Dlatego, że to on ma z kolei nadzór nad MZD i on jest osobą odpowiedzialną niezależnie od przekazania pełnomocnic, uprawnień, ponosi odpowiedzialność za to, co z tą inwestycją się stało, a stało się, jak widzimy, źle, bo wystarczy pojechać po lekkim deszczu, a nawet nie widzi się, jak ta droga jest kolejnowana. Widzi się także takie rzeczy jak zapadnięte krawężniki na tak zwanych zawrotkach, gdzie wystarczy, że samochód, nie wiem, może nawet nie ciężarowy, ale dostawczy wjedzie i te krawężniki się zapadają. Widać wypadającą kostkę na rondach, na skrzyżowaniach, która po najechaniu parę razy wypada z tej ułożonej struktury. Tych zastrzeżeń jest bardzo dużo. Przypomnę rzeczy, o której pewnie już też mieszkańcy już zapomnieli. To są ekrany, które były ustawione takie ochraniające przechodniów, szczególnie w okolicy dworca, ulicy Kościuszki przy Okrzei. To też coś kosztowało i tych ekranów w tej chwili już nie ma. Jak pamiętamy, one wytrzymały bodajże 2 albo 3 tygodnie tylko użytkowania. Też myślę, że też wyrażę opinię w imieniu kolegów. Chcielibyśmy się też dołączyć do zastrzeżeń, szczególnie natury personalnej i powiązań personalnych, które przedstawił pan poseł Marek Wojtkowski. Dlatego, że te zastrzeżenia myślę, że powinny być jak najszybciej wyjaśnione. Co do nazwisk, nie chciałbym ich powtarzać, pan poseł je dokładnie sformułował. Dziwi mnie, że jeszcze też od odpowiedzi ze strony prezydenta nie ma. Tych niejasności to odnośnie jedynki jest bardzo dużo. Te sprawy trafiały do prezydenta już jakieś 2-3 lata temu, gdzie mówiono mu, że materiały użyte do podbudowy trasy nie są takie, jak powinny być, że to się kolejnuje, że wykonanie, że są opóźnienia. To było zawsze bagatelizowane. Niestety raport NIK potwierdził wszelkie zastrzeżenia, które jako opozycja składaliśmy, które widzieli mieszkańcy, które były też problemem dużym dla mieszkańców, bo sama organizacja prac na jedynce włocławskiej była taka, że staliśmy w korkach przez długi czas, poszczególne etapy były opóźnione i każdy za to zapłacił czasem, zdenerwowaniem, benzyną. Było to całkowicie niepotrzebne. Cały raport wskazuje na to, że prezydent, władze miasta nie mają kontroli nad tym, jak pieniądze budżetowe są wydawane, szczególnie pieniądze z kredytu, czy z obligacji, które są pieniędzmi, które kosztują więcej. To nie jest 30 milionów wydane z budżetu miasta, ale to jest 30 milionów plus koszty obsługi zadłużenia, plus koszty obsługi obligacji. To są większe pieniądze, plus naprawy gwarancyjne, które jeżeli nie będą wykonane w czasie gwarancji, a jak widać opóźnienia i egzekwowanie tych praw jest niechętnie jest robione przez prezydenta, to potem będą kosztowały miasto bardzo duże pieniądze i mieszkańcy kolejny raz będą musieli zapłacić za to, za co już raz zapłacili. Te pieniądze, które przynajmniej straciło miasto na tym, co nie zostanie dofinansowane przez CUPT, to są pieniądze, które już nie wrócą. To są pieniądze, które już nie pójdą na inne ważne inwestycje w tym mieście, które nie pójdą na remonty dróg, które nie pójdą na rewitalizację i to nie tylko rewitalizację Śródmieścia, bo Włocławek na Śródmieściu się nie kończy, ale przede wszystkim trafią na osiedla. Mieszkańcy stracili te 30 milionów złotych z budżetu, w zamian dostali budżet obywatelski w kwocie 1 miliona złotych, co jak na takie miasto jak Włocławek jest kwotą śmieszną. To chyba wszystko. Myślę, że bardzo ważne, żebyśmy to zajęli stanowisko w sprawie jedynki, dlatego że jest to najdroższa inwestycja we Włocławku i też jest to inwestycja, która ma służyć mieszkańcom co najmniej przez najbliższe, nie wiem, 10-15 lat bez większych remontów. A po jakości, po zarzutach sformułowanych w raporcie NIK, może się okazać, że w następnej kadencji będziemy mieli znów remont jedynki, dlatego że to, co mamy, nie spełnia wymogów jakościowych przy tej dosyć wygórowanej cenie, za którą miasto za to zapłaciło. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak powiedzieliśmy, Włocławek nie kończy się na Śródmieściu, są też inne osiedla i niestety pompowanie pieniędzy tylko w Śródmieście niekoniecznie ulepszy byt normalnemu obywatelowi naszego miasta. Tak? Proszę Państwa, kolejna rzecz to w innych miastach budżet obywatelski, na przykład w Toruniu, wynosi 5,5 miliona złotych. Za te pieniądze naprawdę można zrobić praktycznie na każdym osiedlu coś. Tak?
Na przykładzie na Zamczu mamy takie ulice jak Bajeczna, Mechaników czy Chemików, które wymagają remontu. Tam zimą nawet nie da się normalnie odśnieżyć drogi ze względu na to, że stan drogi tego uniemożliwia. Jest wiele rzeczy, które można byłoby zmienić, a niestety te pieniądze, te 30 milionów, już nie będą wykorzystane tak, jak mówiliśmy. Także coś warto byłoby zmienić. Proszę Państwa, czuję się wywołany trochę do tablicy, czuję się wywołany do tablicy wypowiedzią pana posła Zemkę, który mówi o obarciu odpowiedzialnością za postępowanie prokuratorskie dotyczące referendum, komitet referendalny. I chcę Państwu wyraźnie powiedzieć, że uważam, że pan poseł Zemkę po prostu nie wie, co mówi, nie rozumie tematu, a mówiąc dosadniej, po prostu plecie bzdury. Komitet referendalny nie miał wpływu ani narzędzi, aby weryfikować prawdziwość podpisów osób, które się pod przeprowadzeniem referendum podpisywały. Takie narzędzia miał komisarz wyborczy, mówiąc dokładniej służby komisarza wyborczego, i takie narzędzia ma w tej chwili prokuratura. Jeżeli ktoś złożył podpis pod nieprawdziwymi danymi bądź fałszował jakiś podpis, to może się bać wyników postępowania prokuratorskiego. Natomiast komitet jako komitet narzędzi do weryfikacji nie miał. My nawet nie dysponowaliśmy bazą PESEL, nie mogliśmy tego weryfikować. Złożyliśmy, referendum się odbyło, obywatele skorzystali z przysługujących im praw obywatelskich i tak powinno być. Ja uważam, że cały czas powtarzam i podkreślam, że referendum było sukcesem, bo było zrywem obywatelskim. Pokazaliśmy obywatelom, że istnieje taka instytucja jak referendum, czyli demokracji bezpośredniej. Referendum się odbyło. Wyniki tego referendum są takie, jakie są, i mówienie, że referendum było ośmieszeniem się grupy referendalnej, jest nieporozumieniem. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli mówi to osoba piastująca, czy osoba, która pełni tak istotną funkcję jak europoseł. To tyle, jeśli chodzi o referendum. Natomiast chciałem się też bardzo mocno odnieść do słów rzecznik pana prezydenta miasta Wrocław, pani Moniki Budzeniusz, która w dalszym ciągu utrzymuje, że odpowiedziała na pismo Stowarzyszenia Wrocław Ponad Podziałami dotyczące obniżenia pensji prezesom spółek miejskich. Proszę Państwa, tak nie jest, bo do dzisiejszego dnia odpowiedzi na to pismo nie otrzymaliśmy. Jedyną odpowiedzią była odpowiedź w mediach pani rzecznik, która uznała ten wniosek za populistyczny. W kolejnej swojej wypowiedzi mówi, że pan prezydent miał prawo oceniać ten wniosek. Jeżeli pan prezydent ocenia wniosek obywatelski jako populistyczny, jeszcze wniosek dotyczący obniżenia wysokich pensji prezesów w mieście, w którym panuje tak wysokie bezrobocie, tak wielka bieda, no to gratuluję pani rzecznik, ale w dalszym ciągu podkreślam. Organy władzy publicznej są zobowiązane do przeciwdziałania hamowaniu krytyki, i nikt, kto składa wniosek bądź skargę, nie może być narażony na jakąkolwiek krytykę, na jakikolwiek uszczerbek. I zachęcam panią rzecznik do bardzo wyraźnej, dokładnej lektury artykułu 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, bo no, ja uważam, że to jest wielki wstyd, jeżeli mówi się o wniosku obywatelskim, że on jest populistyczny, i to świadczy o standardzie relacji, tak jak tu już kiedyś powiedziałem, standardzie relacji Urząd Miasta Włocławek a obywatel Włocławek. I mówimy o tym i podkreślamy to tak bardzo wyraźnie, dlatego żeby te standardy po prostu zmienić, żeby w końcu ktoś zrozumiał, że obywatele mają prawo składać wnioski i obywatela za składanie wniosków krytykować nie można, ponieważ składający wniosek podlega ochronie prawnej i konstytucyjnej i przez ustawy szczególne. Proszę Państwa, chciałbym też powiedzieć o takim pozytywnym działaniu Stowarzyszenia Wrocławek Ponad Podziałami. Powiem tak, nie czekamy na to, na wyniki wyborów i czas, gdzie będziemy spełniać obietnice wyborcze. My po prostu bierzemy się do roboty i realizujemy pewne pomysły, a takim pomysłem jest stworzenie Włocławskiego Instytutu Pomocy Prawnej. Złożyliśmy wniosek o rejestrację. Trwa rejestracja Włocławskiego Instytutu Pomocy Prawnej, instytucji, która zwiększy możliwość korzystania przez mieszkańców naszego miasta z bezpłatnych porad prawnych. Ja osobiście tych bezpłatnych porad prawnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat udzieliłem mnóstwo.
co mi też dało możliwość poznania problemów mieszkańców miasta Włocławek. Do tej swojej działalności zachęcałem swoich kolegów. Do tej działalności udało mi się kilka osób wciągnąć. Teraz chcielibyśmy to sformalizować, zinstytucjonalizować i powstaje Instytut Włocławski, Instytut Pomocy Prawnej. Będziemy chcieli też wystąpić o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Będziemy chcieli wystąpić o dofinansowanie do Urzędu Miasta, by te bezpłatne porady prawne, by możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej objęła jak najszerszą grupę mieszkańców naszego miasta. System bezpłatnej pomocy prawnej, czy budowa tego systemu, no i obietnice budowy tego systemu od lat mamy. I od 10 lat próbuje się w Polsce zbudować system bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną odpłatną. I niestety to wszystko spala na panewce. Ja ze swojego kilkunastoletniego doświadczenia wiem, że jeżeli organizacje pozarządowe tego nie zrobią w gminach, to po prostu tego nie będzie. Ja przypomnę słowa pana prezydenta Komorowskiego, który mówi, że to będzie jego oczko w głowie, budowa, zwiększenie dostępności obywateli do pomocy prawnej. Tak jak to jest w krajach, w innych krajach, bo obywatel ma możliwość zgłoszenia się do instytucji, gdzie będzie miał bezpłatną pomoc prawną. No niestety do tej pory nie udało się tego zrobić. Był projekt i gdzieś tam w kuluarach sejmowych zginął, że gminy mają wejść i finansować bezpłatną pomoc prawną dla obywateli. Też nie udało się to zrobić. Więc my jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa będziemy chcieli Państwu pokazać, że można to zrobić. Można to zrobić za pomocą właśnie osób, które będą chciały takich porad udzielić. Natomiast no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że do tego też potrzebne są pieniądze. Dlatego wystąpimy o dofinansowania do Unii Europejskiej. W niedługim czasie oddamy obywatelom do dyspozycji instytucję, która się nazywa Włocławski Instytut Pomocy Prawnej. Obywatele będą mogli z tego korzystać. Jeżeli mogę tylko dodać tylko w tej kwestii, to na dzień dzisiejszy to obciążenie usługi z zakresu pomocy prawnej i konsultacji przejęły biura poselskie, bo biura poselskie takie usługi oferują. Ewentualnie no, osoby, które tak jak pan Maciej Grabiesiak, które robią to non-profit, po to, żeby pomóc obywatelom, a od strony urzędowej robi to Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który organizuje dyżur rzecznika do spraw ofiar i przemocy prawnika. Więc no, to miasto ze swojej strony nie robi nic dla obywateli, jeżeli chodzi o pomoc prawną, a myślę, że im ma możliwości kadrowe, bo przecież na pewno w zakresie urzędników, którzy pracują w Urzędzie Miasta, są osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, które mogłyby takie usługi świadczyć. A jak wiemy, Włocławek jest miastem biednym i wielu osób po prostu nie stać na obsługę prawną, nie mają świadomości swoich praw i to pomogłoby im bardzo w funkcjonowaniu w dosyć zawiłym systemie prawnym, który obowiązuje w Polsce. Jeżeli no, z drugiej strony muszę odnieść się do pani rzecznik Moniki Budzeniusz, rolą rzecznika nie jest przekazywanie swojej subiektywnej opinii okraszonej według niej humorem, tylko przekazywaniem rzeczowej informacji. Ta rola ma nie polegać na tym, że próbuje wyśmiać, ośmieszyć, zdyskredytować osobę, która wysłała zapytanie czy problem do prezydenta, czy która wyraziła opinię, która jest niezgodna z opinią prywatną pani Moniki. Pani Monika ma być rzecznikiem, a nie twórcą błyskotliwych według niej tekstów, które nie mają związku z jej pracą rzecznika raczej. Dodam tylko, Sławku, że no, ze swojego doświadczenia wiem, obywatele miasta Włocławek giną w gąszczu przepisów. Nie orientują się czasami nawet do jakiej instytucji muszą iść, żeby załatwić sprawę. No, nam może jest to trudno zrozumieć, ale naprawdę są osoby o niskim statusie majątkowym, ale także i osoby, które prowadzą firmy i praktycznie skazane są, zostawione są same sobie w radzeniu sobie z pewnymi problemami i tracą olbrzymie pieniądze. Proszę Państwa, tracą olbrzymie pieniądze. Ja uważam, że zwiększenie dostępności do doradztwa prawnego spowoduje, że wiele osób zobaczy dopiero możliwości, bo w tej chwili doradztwo prawne polega też na tym, żeby wskazywać pewne możliwości,
pozyskiwania określonych funduszy, gdzie się zwrócić, gdzie wygrać sprawę. Są drobne sprawy, z którymi obywatele w ogóle nie idą do sądu, ponieważ no, musieliby zapłacić prawnikowi, ale tracą te drobne pieniądze systematycznie, więc to dostępność do doradztwa prawnego spowoduje również i poprawę sytuacji finansowej wielu osób. Jest to bardzo ważne. Są w innych krajach, no, powiązane są czasami to doradztwo powiązane z ubezpieczeniami, są różne systemy. My tutaj robimy to w oparciu o stowarzyszenie, ponieważ też będzie możliwość skorzystania z odpisów podatkowych. Będziemy chcieli zgromadzić środki finansowe i pomóc, bo uważamy, że to jest jedna z bardzo ważnych spraw. Zwiększenie dostępności do bezpłatnej porady prawnej osobom o niskim statusie, ale myślę, że wszystkim, bo wbrew pozorów chyba najwięcej tej informacji prawnej potrzebują osoby, które są aktywne w strefie ekonomicznej, czy aktywne gospodarczo, prowadzące małe i średnie przedsiębiorstwa. Także sądzę, że to zrobimy. Jest to przedsięwzięcie na dużą skalę, bo chcemy tym systemem bezpłatnej pomocy prawnej objąć jak najszerszą grupę mieszkańców naszego miasta. Na koniec dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, chciałbym jeszcze przedstawić problem tak zwanej kampanii wyborczej w naszym mieście, tych dużych billboardów, które wiszą już we Włocławku i gdzie cały Włocławek jest rozwieszony. Nasze Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Włocławek ponad podziałami podjął decyzję, iż nasze billboardy, czy nasze banery, nasze ulotki będą w bardzo ograniczonym zakresie dystrybuowane, znaczy przedstawiane włocławianom, ze względu na to, iż my podjęliśmy taką decyzję, iż cała 50 naszych kandydatów, łącznie z kandydatem na prezydenta, złożymy kwotę, zbierzemy kwotę pieniędzy i przekażemy na Dom Dziecka. Zachęcamy również do tego wszystkie pozostałe komitety wyborcze, również te, które mają środki partyjne, bo wiemy, jak doskonale wiemy, że u nas startuje wiele partii politycznych w naszym mieście, które billboardami przytłaczają włocławian i uważamy, że te pieniądze można by było przekazać na szczytny cel, jakim jest na przykład pomoc naszym tu okolicznym domom dziecka. Jeśli pozwolisz, Piotrze, chcemy wprowadzić nowy standard w kampanię wyborczą. Licytujmy się dobroczynnością i wcale nie pogniewamy się, proszę Państwa, jeżeli ktoś nas przelicytuje, któraś z tych partii, widzimy ile idzie w papier, widzimy ile idzie w plakaty, to są olbrzymie kwoty. Licytujmy się i wprowadźmy standard, że przy okazji wyborów samorządowych, czy jakichkolwiek wyborów samorządowych, licytujmy się między komitetami tym, kto da więcej na biedne dzieci. Niech przy okazji tej kampanii, przy okazji pokazujemy inny wizerunek polityki i inny wizerunek polityków. I niech to będzie standardem. Chcemy taki standard wprowadzić. Wydaje mi się nam to dobrym pomysłem. Powiem tak, rzucamy wyzwanie innym komitetom wyborczym, kto da więcej na cele dobroczynne przy okazji kampanii wyborczej. I wcale się nie pogniewamy, jak nas przelicytują, chociaż będziemy walczyć i będziemy starali się dać jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy również też na mecz, który odbędzie się w sobotę o godzinie 14:00. Orlik przy szkole numer 11, gdzie komitety wyborcze stoczą, można powiedzieć, sportowy bój w piłkę nożną, ale uważamy, że będzie to fajna zabawa, gdzie będziemy mogli pokazać się razem i tak jak nasze hasło brzmi, ponad podziałami. Tak.